Ale zastanawialiście się kiedyś nad tym, kim byli ci ludzie, że Bóg ich wybrał do takiego wspaniałego dzieła, żeby spisać cztery, cztery Ewangelie. Mało tego, Łukasz nie tylko napisał Ewangelię, ale napisał też dzieje apostolskie. To jest niesamowity zaszczyt, prawda? No i powiem wam, jak się troszeczkę to u mnie zaczęło. Zacząłem się zastanawiać nad tym w czasie, tak, w czasie Bożych Świąt. Wiecie, jak to jest... Na święta to wypada właśnie przeczytać sobie tą historię Bożego Narodzenia. I tak zacząłem sobie czytać Mar e, Łukasza, bo tam najład najładniej tak jest napisane. I pozwólcie, że wam przeczytam z Łukasza 1.1. Jest napisane tak, że bardzo wielu podjęło się już opisania wydarzeń, które miały miejsce wśród nas, tak mówi Łukasz. Zgodnie z tym, jak nam o nich opowiedzieli ci, którzy od początku byli ich naucznymi świadkami oraz poświęcili się służbie słowa. I tu w tym momencie, jak zacząłem czytać, tak jakby mnie słowo Boże zaaresztowało i zatrzymało. Posłuchajcie, bardzo wielu podjęło się opisania wydarzeń. Co to znaczy? Nigdy się na tym nie zastanawiałem, ale pomyślcie: Łukasz powiedział, że bardzo wielu ludzi próbowało spisać Ewangelię. A dlaczego mamy tylko cztery? Czy podobno istnieją tam jeszcze jakieś inne pseudo-Ewangelii, ale tak naprawdę mamy tylko cztery. A Łukasz pisze tutaj, że bardzo, bardzo wielu ludzi podjęło się napisania tych Ewangelii. To jest bardzo ciekawe. Jakby powiedział wielu, to moglibyśmy pomyśleć, że może dwudziestu, tak? Może dwudziestu, trzydziestu. Ale Łukasz tutaj mówi bardzo wielu. Bardzo wielu podjęło się spisania. Ewangelii. To jest naprawdę, naprawdę bardzo ciekawe. Bardzo ciekawe. Dlaczego nie mamy tych Ewangelii? Dlatego, że oni nie byli do tego powołani. Pomimo tego, co Łukasz mówi, że od początku, że usłyszeli te rzeczy od ludzi, którzy byli naucznymi świadkami, czyli mieli dobre poznanie, mieli dobre poznanie faktów, wiedzieli wszystko, ale Bóg ich do tego nie powołał. I to jest bardzo ciekawe, że można mieć dobrą wiedzę, dobre poznanie Słowa Bożego, a dzisiaj to w ogóle bardzo łatwo jest przeczytać parę książek, obejrzeć parę kazań na YouTubie i każdy ma dobre poznanie i dobrą wiedzę, ale nie każdy jest powołany do tego, żeby głosić Słowo Boże przed, przed kazalnicą czy. Czy na YouTube? Oczywiście każdy z nas jest powołany do tego, żeby się dzielić słowem Bożym, żeby się dzielić świadectwem, żeby powiedzieć to, co Bóg na przykład im pokazuje, krótko podzielić się tym, co Bóg im pokazuje, ale nie każdy jest powołany do tego, żeby stać i głosić słowo Boże. I nie każdy ma do tego namaszczenie i żyjemy dzisiaj właśnie w takich czasach, gdzie każdy może wejść na Facebook, każdy może z siebie kaznodzieje sam zrobić każdy może sam siebie namaścić i, i głosić e, Słowo Boże i musimy uważać dzisiaj dlatego, że e, nie każdy jest do tego powołany i nie każdy powinien to robić jest to bardzo ciekawe, słuchajcie, bardzo wielu ludzi podjęło się e, z pisania Ewangelii i tylko, tylko czterech, e, tylko czterem się udało, oczywiście pod natchnieniem Ducha Świętego, no i pomówmy może dalej o Łukaszu, jak już zacząłem o, o Łukaszu jest Łukasz był bardzo ciekawą postacią. Wiecie, że Łukasz Łukasz był lekarzem. Nam się, często nam się wydaje, że w tamtych czasach lekarzy nie było, że byli tylko tacy szarlatani, którzy za pieniądze próbowali tam leczyć, pseudo leczyć ludzi jakimiś tam ziołami, jakimiś tam maściami. Ale słuchajcie, Duch Święty nazwał Łukasza lekarzem. Mało tego, w Kolosan. Paweł pisze o nim: pozdrawia was Łukasz, ukochany lekarz. Czyli Duch Święty sam nazwał Łukasza ukochanym lekarzem. Nie wiem, czy oglądaliście kiedyś taki film Dzieje Apostolskie. Oglądaliście kiedyś taki film? On się właśnie tak pięknie zaczyna, taka scena na morzu w czasie sztormu. Ktoś tam, jakieś dziecko, chyba ma złamaną nogę, czy coś takiego, i Łukasz, właśnie. Pięknie opiekuje się e, tym dzieckiem. I ja myślę, że Łukasz był właśnie prawdziwym lekarzem. I, I wyobraźcie sobie, zastanówcie się nad tym, że Bóg wybrał lekarza, żeby napisać Ewangelię pełną cudów, pełną uzdrowień. Ja myślę, że jeden z powodów, dlaczego Bóg to zrobił, żeby pokazać nam, że, że medycyna nie ma nic przeciwko. Chodzeniu w wieże, a chodzenie w wierze wcale nie oznacza, że nie możemy używać medycyny czy nie możemy chodzić do lekarza. Nam to się wydaje dzisiaj może normalne, ale gdybyście czytali, studiowali książki Zielonoświątkowców gdzieś sprzed 100 lat, w tamtych czasach uważano, że. Że ktoś, kto idzie do lekarza, to nie ma wiary i że to nie jest dobre, że, że my mamy pokładać nadzieję tylko i wyłącznie w Bogu, że Bóg jest naszym lekarzem. Oczywiście Bóg jest naszym lekarzem, ale pomyślcie, dlaczego Bóg wybrał lekarza, żeby spisać Ewangelię i nie tylko Ewangelię, ale także dzieje apostolskie. Pomyślcie o tym sobie, to jest bardzo piękne i, i dzisiaj też wielu jest ludzi, którzy. E, są przeciwni medycynie, przeciwni szczepionkom, przeciwni temu i tam temu, ale Bóg może użyć i pastora, żeby się modlić, i przynieść uzdrowienie, i Bóg może użyć też lekarza, tak jak używał Łukasza. Także powinniśmy dziękować Bogu za to, że mamy coś takiego. Słuchajcie, kto włożył, kto sprawił, że, że pełne zioła, nawet jak takie rzeczy jak czosnek, mają pewne właściwości lecznicze. Bóg to zrobił, Bóg to. Włożył w naturę i słowo Boże nam tak pięknie mówi w Rzymian, że boska natura jest oglądana w jego stworzeniu. Bóg jest lekarzem i Bóg chce leczyć. Bóg chce leczyć przez, przez modlitwę, Bóg chce leczyć przez lekarzy, Bóg chce leczyć na każde sposoby, dlatego że Bóg nienawidzi choroby. Tak? I posłuchajcie dalej, co, co Łukasz, Łukasz pisał. Dlatego i ja najpierw wszystko od początku dokładnie zbadałem, a następnie postanowiłem ci to, dostojny Teofilu, po kolei opisać. Nie mamy żadnej wzmianki że, o tym, że Łukasz miał wizję z nieba, że Łukasz miał wizję Anioła, który przyszedł do niego i powiedział: Łukaszu, chcesz, żebyś napisał, Bóg chce, żebyś spisał Ewangelię. Nie, on po prostu czuł to w swoim sercu. Ja nie sądzę, że, że Łukasz zdawał sobie sprawy z tego, jak ważne jest to, co robił. Nie? Ja wierzę, że on czuł prowadzenie Ducha Świętego i oczywiście czuł, kiedy to pisał, że czuł pod pisał pod natchnieniem Ducha Świętego, ale czy, czy Łukasz zdawał sobie z tego sprawę, pisząc do tego teofila, że jego słowa będą czytane przez miliony, miliony ludzi przez tysiące lat? Z pewnością, nie może miał jakieś takie przeczucie, że, że nie pisał tylko do swojego przyjaciela, ale do większej grupy ludzi, ale z pewnością nie zdawał sobie sprawy z wagi tego, co Bóg mu powiedział. I tu też jest dla nas taka lekcja, że nam by się wydawało, że coś tak ważnego jak spisanie Ewangelii, coś tak bardzo ważnego, że z pewnością usłyszałby głos z nieba, otrzymałby wizję od Anioła, ale nie. Po prostu odczuł prowadzenie. Boga w swoim sercu, i często jest tak w naszym życiu, że, że, że Bóg nas prowadzi właśnie w taki sposób, że my, e, mówi nam, żebyśmy coś zrobili, ale nie mówi nam, jak bardzo jest ważne posłuszeństwo w tej sprawie. I często słyszałem ludzi, którzy, którzy patrząc w przeszłość mówili: Boże, dlaczego kiedy podejmowałem te kroki, kiedy mnie prowadziłeś, dlaczego nie, powie, nie powiedziałeś mi, jak ważne to będzie? Wtedy bym o wiele szybciej był ci posłuszny. Ale Bóg tak nie chce. Bóg, nam, Bóg, Bóg wymaga od nas wiary i posłuszeństwa, i często nie powie nam, kiedy nas prowadzi, jak bardzo ważny jest ten następny krok. Nam się może wydawać, że okej, okay, no Bóg chce, żebym zrobił ten krok, czy tamten krok, a, a to może zmienić całe nasze życie. I myślę, że to jest właśnie piękne, że słuchajcie, pomyślcie o tym. Wielu, wielu ludzi chciało, chciało sami chcieli napisać tę Ewangelię i nic im z tego nie wyszło, a Łukasz. Miał to w swoim sercu i spisał wspaniałą Ewangelię. I to jest wspaniałe, naprawdę wspaniałe to, że, je, że Łukasz był lekarzem. I, I pomyślmy o następnym, następnym autorze Ewangelii. I tutaj chcę też zaznaczyć, że są ludzie, którzy nie, nie zgadzają się z tym, że może Marek to był ktoś inny, ale <laughs> większość ludzi zgadza się z tym, co ja teraz do Was mówię. Wiecie, kim był Mateusz, prawda? Mateusz był celnikiem. Mateusz był poborcą podatkowym, był, którzy tacy ludzie byli znienawidzeni, dlatego że bogacili się na, na niedostatku ludzi, bogacili się na ludzkim cierpieniu i byli znienawidzeni przez Żydów, prawda? To, to tak jakbyśmy, powiedzmy oglądali film z czasów o, o II wojnie światowej e, i o jakimś kolaborancie, tak? To byli właśnie, celnicy właśnie byli takimi kolaborantami, którzy współpracowali e, z Cesarstwem Rzymskim, z, e, z okupantem i byli znienawidzeni. I takiego człowieka wybrał Bóg, których Pan wybrał. Jednym z nich był Szymon Gorliwy, Szymon Zelota. I wiecie, kim byli zeloci? Zeloci, i Zeloci to byli tacy partyzanci, którzy, którzy walczyli nawet często zbrojnie, przeciwstawiali się cesarstwu rzymskiemu. I wyobraźcie sobie, że taki człowiek jak Szymon Zelota nagle znalazł się w tej małej grupie apostołów z tym znienawidzonym celnikiem. To jest bardzo ciekawe, że Bóg wybrał takich ludzi, bo nam by się wydawało, że jak Bóg powołuje e, ludzi, to wszyscy będą tacy sami. Wszyscy będą tacy sami, każdy będzie miał takie same e, e, wierzenia, każdy będzie tak samo politycznie będzie nastawiony, każdy będzie tak samo widział świat, a jednak Bóg wybiera ludzi, którzy widzą świat inaczej. Którzy mają, słuchajcie, w Stanach ludzie są, w jednym kościoły są podzielone, że jedni są demokraci, drudzy są republikanie. I to jest normalne. I Bóg chce, żebyśmy, nawet kiedy, w te, kiedy mamy inne światopoglądy i inne poglądy na świat, czy na politykę, czy na szczepionki, żebyśmy potrafili ze sobą rozmawiać, ze sobą współpracować. Pomyślcie, na pewno były sytuacje, kiedy siedząc gdzieś tam przy ognisku Mateusz i Szymon Zelota zaczęli rozmawiać o polityce i na pewno mieli sprzeczne zdania, sprzeczne poglądy na politykę, na okupację, prawda? a nie mamy ani jednego, ani jednej wzmianki w Nowym Testamencie, że były jakiekolwiek scysje i problemy pomiędzy Mateuszem a Szymonem. Czyli w jakiś sposób potrafili chodzić w miłości, potrafili służyć razem Bogu, pomimo tego, że mieli inne światopoglądy, inne poglądy na politykę, inne poglądy na, 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 na przyszłość Izraela. I ja myślę, że w dzisiejszych czasach, kiedy Kościół jest tak bardzo podzielony przez szczepionki czy przez politykę, e, musimy pamiętać o tym, że można, można współpracować ze sobą, można e, chodzić w miłości braterskiej, nawet kiedy się widzi rzeczy inaczej, nawet kiedy ma się inny światopogląd, nawet kiedy należy się, przy, e, się do innej partii tak, politycznej, nawet kiedy głosuje się na innego e, premiera. Słuchajcie, można, można, jeżeli się chce. Współpracować i wierzę, że Bóg specjalnie tak robi, że często powołuje nas i stawia nas obok ludzi, którzy myślą inaczej, żeby nas też tego nauczyć. Tak? E, czyli Mateusz, wspaniały człowiek. E, następny. Następny Jan Marek Marek. E, Jan Marek ma, miał dwa imiona. Jan, Jan to było imię hebrajskie, Johanen, a Marek to było takie imię e, rzymskie, to tak jak ja tutaj na mnie mówią, Zbigniew Daniel, Zbigniew to jest po polsku, a dla Kanadyjczyków jest Daniel. Bardzo ciekawa postać. Nie wiem, czy, czy pamiętacie z dziejów apostolskich, czy z kim był, kim był Marek. Chcę wam przeczytać, pamiętacie, Marek podróżował razem z Barnabą i z Pawłem. Pamiętacie tą historię, prawda? I w pewnym momencie zaszła taka sytuacja, że Marek zdezerterował. Marek e, miał dość. Marek powiedział, że już nie da rady. I posłuchajcie, w Dziejach Apostolskich 15, 37, 38 jest napisane tak. Barnaba jednak zamierzał zabrać z sobą również Jana, zwanego Markiem. Paweł natomiast obstawał przy tym, że lepiej nie zabierać z sobą kogoś, kto opuścił ich w Pamfilii, i nie brał już udziału w ich dalszej pracy. Jest to bardzo ciekawe, prawda? Czyli, czyli Marek ich opuścił. Marek zdezerterował. I taką może troszeczkę też taką gorycz tutaj e, czuć w tym, co mówi Paweł. Że, że, że Paweł się bardzo ostro postawił. Że Paweł był trochę może nawet skrzywdzony tym, że kiedy go na, tak bardzo potrzebowali jego pomocy, może w jakimś czasie prześladowania, czy w jakiejś trudnej sytuacji, kiedy go najbardziej potrzebowali, wtedy Marek ich opuścił. I takiego człowieka wybrał Bóg, żeby napisać Ewangelię. Człowieka, który zdezerterował. Człowieka, którego, dla którego, który dla Pawła był spalony. Spalony, wiecie co to znaczy? Spalony, stracony. A jednak Bóg go powołał i Bóg go wspaniale użył. Słuchajcie, jest taka piękna historia w księdze Nehemiasza, kiedy Nehemiasz. Odbudowywał mury Jerozolimy. E, wszyscy się z niego śmiali. Jego wrogowie śmiali się z niego i, i, tak, i tak mówili w czwartym rozdziale, czy skupy gruzu wskrzeszą kamienie, które przecież spalono. Tu też jest piękny obraz. Wrogowie Nehemiasza śmiali się z niego, że czy co? Zbuduje, roz, odbuduje mur ze spalonych kamieni? I tak się dokładnie stało, że Bóg odbudował, Nehemiasz odbudował mur ze spalonych, spalonych kamieni. Ja wierzę, że to też jest symboliczne dla nas lekcja, że, że Bóg może użyć kogoś, kto się jest spalony, kto upadł, który może zdezerterował, który może miał chwilę upadku w swoim życiu. Ale jeżeli ta osoba od, będzie pokutować Bóg, może tę osobę dalej użyć. I, i Bóg jest Bogiem, Drugich i trzecich i czwartych nieskończonych szans. Bóg nigdy nikogo nie skreśla, Bóg jest wspaniały. I kiedy się upamiętamy, Bóg, Bóg nas może też wspaniale użyć. Mało tego, nie tylko kiedy czujemy się spaleni, kiedy upadamy, ale kiedy czujemy się wypaleni. Nie? Czasami są takie momenty, kiedy czujemy się wypaleni, że już nic nie mamy że już nic nie możemy z siebie dać, że czujemy się wypaleni. Tak, i po angielsku, jest, to się tak mówi, burned out, że już nic z siebie nie możemy dać. I wtedy słowo Boże mówi, że pełnia Bożej Mocy objawia się właśnie w naszej słabości. I takich ludzi Bóg chce używać. Ludzi, którzy, e, którzy może wcześniej upadli mu, ludzi, którzy się, e, którzy się wypalili, ludzie, kto, ludzi, którzy, którym może się wydaje, że, że nie mają nic do zaoferowania. A Bóg mówi: Ja z takich kamieni mogę odbudować, z takich, z takich kamieni mogę budować swój mur, mogę budować swoje dzieło, dlatego że ja chcę, żeby pełnia mojej mocy objawiała się w słabości ludzkiej, żeby ludzie widzieli, że to nie, nie ludzka mądrość, ale że to jest Boży Duch. No i w końcu, słuchajcie, na koniec mamy Jana. z tak? Dwóch, dwóch e, autorów Ewangelii było. E, uczniami Jezusa, tak? Mateusz i Jan, czyli widzieli, przeżyli to z pierwszej ręki. Byli świadkami, nocnymi świadkami tego, o czym pisali. A dwóch z nich nie. Łukasz i, i Marek nie byli. Ale Jan, Jan, słuchajcie, Jan był jedynym, i wszyscy to wiemy, Jan był jedynym apostołem, który dożył starości. Wszyscy inni Umarli, zginęli śmiercią męczeńską z wyjątkiem Jana. I, Jan, ja, i, I Bóg zachował Jana, żeby spisać to wspaniałe dzieło nie tylko Ewangelię, ale objawienie świętego Jana. Nie wiem, czy zastanawialiście się kiedyś nad tym, że e, nazywamy przecież Jana apostołem miłości, prawda? Dlatego, że Jan tak bardzo dużo pisał o miłości. Jan też siebie nazywał umiłowanym uczniem Jezusa. I że Bóg wybrał właśnie Jego, żeby spisać objawienie o sądzie ostatecznym. A ja też myślę, że to jest prorocze, że Bóg użył apostoła miłości, żeby napisać objawienie o sądzie. I dzisiaj, bo dzisiaj ludzie często tak mówią, że Bóg jest miłością. Jak, 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 jak to może być, że taki Bóg, który jest miłością, będzie sądzić ludzi? I, i że, że, że może jest jakiś czyściec, że nie, że, że Bóg ludziom przebaczy, że ludzie nie pójdą do piekła. A jednak, pomimo tego, że wiemy, że Bóg jest miłością, jednak sąd, będzie sąd. I, i wszyscy staniemy przed tronem Bożym, i ludzie będą sądzeni za swoje życie, za to, czy przyjęli Jezusa do swojego serca, czy nie. I, i popatrzcie, że Bóg wybrał Jana. Tego apostoła miłości, żeby napisać taką trudną księgę, pełną e, o sądzie ostatecznym. Dla mnie to jest też bardzo, bardzo wspaniałe. Także popatrzcie, żeby podsumować, popatrzmy, jakich ludzi wybrał Bóg, Duch Święty, żeby spisać Ewangelię. Ewangelie, które, e, pomimo tego, co ludzie mówią, są w doskonałej harmonii. Ewangelie czy są napisane w tak piękny i wspaniały sposób? Bóg wybrał ludzi diametralnie innych. Bóg wybrał kogoś, Mateusza, który był celnikiem. To tak, jakby w czasach komuny był byłym agentem SB, nie? czy jakimś tam kolaborantem, członkiem partii. Takiego człowieka wybrał Bóg. Bóg wybrał Łukasza, który był lekarzem który nawet nie był Żydem. Łukasz był poganinem. Był, był lekarzem. Tak? Po to, żeby pokazać nam wierzę, po to, żeby pokazać nam, że Bóg chce uzdrawiać nie tylko, nie tylko przez e, modlitwę, ale także przez medycynę. Ja wierzę w to. I Bóg wybrał Jana Marka, który, który popełnił błąd, który zdezerterował, który, który opuścił Pawła i Barnabę, a jednak upamiętał się i potem Bóg go użył we wspaniały sposób, pomimo tego, że dla niektórych był spalony, Bóg go użył. I w końcu Bóg, Bóg użył Jana w tak wspaniały sposób, żeby napisać w swoim starszym wieku. Tak? Niektórzy z Was już są może w starszym wieku, niektórzy z nas są młodsi. Ale nieważne, ile człowiek ma lat, Bóg może nas użyć. Popatrzcie, Mojżesz miał 80 lat, kiedy zaczynał swoją służbę. Także słuchajcie, jeszcze jest Bóg, chce nas używać do wspaniałych rzeczy. Także chciałbym Was zostawić z tym i chciałbym, żebyście następnym razem, kiedy będziecie czytać Ewangelię, żebyście przez chwilę zatrzymali się i zastanowili się nad tym, kto to pisze, kim jest ten człowiek który to pisał, i myślę, że to będzie dla Was błogosławieństwem. Amen?